Witam Was serdecznie z tej strony Sturgiszej. Cztery, a my kąt masz przygody? Chris Simulator? Razem odbieram ten telefon w końcu. Powiedz denerwująco. Cześć, Orlok. Cześć, Melisa. Powstrzymaj się dziś od uwodzenia mnie. Rodzina mi się sypie. Przykro mi. Masz moje pełne wsparcie. Dzięki. Chciałam tylko powiedzieć, że gdybyś czegoś potrzebował... Jasne, doceniam. Mam też dwie ciekawostki na poprawę humoru. Diabolinie nie udało się zdobyć wszystkich totemów torpedo. Niektóre demony pozostały w domostwach. To oznacza, że sporo osób jest opętanych. To pierwsza ciekawostka. Super, od razu wyraźniej. A druga? Lepiej zadbaj o poziom chrześcijanizmu we wsi, jeśli chcesz, żeby ludzie przyszli na pogrzeb. Chrześcijanie, zgodnie z pani jeszcze dwa egzorcyzmy od nielekwy, poniósł splendor. Możesz kupować klocki do renowacji domu przed kościołem. Opętani ludzie to dobra wiadomość. Ja nie mam skrupułów jak torpedo. Widzę żałosnego demona, to pastwie się nad nim niczym Cronenberg dusz, wyrywając metafizyczne serce. Black metal. Tak, ten sam, za pomocą którego kraftujemy bronię. No okej, mam 86. Boże, mi się trochę bawił, egzorcyzmował i tak dalej, poza odcinkiem rodowałem kościół i tp z zerem. A tyś kto? To Lombard czy zakład pogrzebowy? Trzy w jednym. A co jest trzecie? Fundusz inwestycyjny. Ciekawe, jak się biznes kręci. Pierwszy milion trzeba przejebać. Mamy to za sobą. Tylko Mortimer nie może się dowiedzieć. Chcę, żebyście zorganizowali pogrzeb. No ja rozumiem. Mortimer już nawet wykopał dół. Ale jak kota nie ma, to myszy lecą w chuja. Gdy szefa opętało, przejebaliśmy w kasynie cały majątek. Oczywiście nie swój. Nie mamy trumien. To po chuj mi w ogóle jesteście? A chcesz zrobić godny pochówek, czy tylko wrzucić trupa do rowu? Załatw trumnę u chochoła. My zajmiemy się ciałem. Ja pierdolę. Chochoła. Coś czujesz, że chochoł znów zostanie w pierdol. O, właśnie. Shit! Masz złotka! Umrzesz na zawsze! Kurwysyn! Te, tato się biją ze sobą! Chodź tu, Matole! YOLO! Siema, chochoł. Witaj, przyjacielu. Jak tam sytuacja z mózgiem? Znalazłeś? Nie, ale pracuję nad tym. A, to ty! Nie poznałem cię! Zrobię ci z ryja Radio Maryja! Czyli pamiętasz, jak cię wielokrotnie pobiłem? Jesteś przebierańcem! Nie boję się ciebie! W ogóle, w skali od 1 do 10, jak bardzo jesteś pewien, że nie zostałem księdzem? Przed chwilą odprawiłem egzorcyzm. Trzy! Więc pewności nie masz. Nie będę cię więcej szantażował, ale załatw mi trumnę, albo poskarżę diabolinie, że nie potrafisz się bić. Dobra! Nie będę ryzykował. Mam za dużo do stracenia. Piekło mnie potrzebuje. Powiedziałem mu, gdzie jest trumna. Papież chuj! Zajeb trumnę sprzed cmentarza, że? A jak? Panie. Trumny to ja mogłem zajebać, już dawno wiedziałem, gdzie są. Ops. Trumna. Chodź. Zapierdalam z trumną i chuj. Domine Patrie, Spiritus Sancti.
Kurwa, szkoda mi było tej trumny jebne. Kurwa. Ja pierdolę, ludzie, wypierdalać mi. Masz trumnę. Załatwiłem trumnę. A nekrologii? Nie. Więc nikt nie przyjdzie. Zajebisty pogrzeb. Taki kurwa niezachuczny. To jak możecie mi pomóc? Umarł proboszcz. Okażcie trochę szacunku. Okazaliśmy. Nawet go nie tknęliśmy. Ale jak chcesz, to zaraz ładnie zapakujemy. Odnośnie nekrologów, gadaj z żulami Rolafa. Oni na pewno mają sporo papieru. Ja pierdzielę. Się nabiegam zaraz. Z banem. Cię ma dzban. O kurwa, to ten z plakatu. A mówiłeś, że nie umiem rysować. To wy je rozwieściliście. To pan Rolaf płaci, to my rozwieszamy, czy coś. Co to za Rolaf? No pan Rolaf, od papieru. Jak widzicie, jestem tutejszym księdzem. Mówi wam coś, ekskomunikacja. Nie. A wpierdol? Panie, my są zwykłe dziady. My nie wierzymy w religię. My wierzymy ludziom, którym sprzyja fortuna. Pan Rolaf kazał namalować i rozwiesić. To żeśmy namalowali i rozwiesili. Macie tych kartek jeszcze? No zostało, tam leżą. Tylko niech ksiądz nie mówi panu Rolafowi, czy coś. Torpedo ripi, do widzenia. O kurwa. Zajrzeć nekrologii w miejscach publicznych. O matko boska, i ta biegać. Trzeba będzie. No tu jesteś powieszony. Było i nie ma. Ja pierdziu, teraz szukać tych tablic trzeba. Na pewno wiem, że koło kościoła jest jeden. O, widzę, że na cmentarzu tutaj jest też. Koło kościółka. Jolo. Przebiegnę jeszcze tak wzdłuż drogi, to może coś gdzieś znajdę. Jeszcze. Tam nie widzę. Yo. 4. Ja pierdziu. Dużo głównej drogi najpierw przebiegnę, co się zobaczę. Gdzieś czegoś tu nie ma. I tedy. Bo wcześniej widzę. Tak jak pan Jezus powiedział. Siema, siema. Już czuję, że na stacji będę mógł ten położyć. Benzynowej. Bo widzę, że tu nigdzie ani przystanku nie ma, ani nic innego. Nieczynne. Fuck. Dobra. Tak, na stacji można. Yo. Więcej pić, mniej stać. Nie możesz pić więcej. Ja pierdzielę, spłyła ta stacja. Dobra, tu, to jeszcze brakuje mi 3 punktów. Dobra, 2, bo widzę jeszcze jeden. Alejka się mam tu gdzieś. Alejka się w pizdu, mam was gdzieś. O. I jeszcze jednego mi brakuje punktu. Dobra, mam jeden pomysł, gdzie to może być. Ale nie dam sobie głowy urwać.
od razu, bo kibel. A w kiblu zawsze są krzyże niebieskie, zwykle. Tak jak myślę. Bo jestem tu gdzieś. No, osiedl barakowe jeszcze z kikiem do widzenia. I tam powinno być koniec. Dobra, ciach. I jedziemy na baraki. I na barakach powinno być jeszcze jedną możliwość na królowo powieszenia. Drifty ciekawe idą tam. Kurde, Poldek. Maluch to jest, a nie Poldek, a strzela jak Poldek. Dobra, gdzie tu jest sprzęt na te baraki? Nie wiem, jadę na przełaj. I jest pięknie. Jest coś tu, gdzie jakaś tablica? Nie widzę. Chyba nieba. A nie jest? Jolo? Nie, już nie ma. Okay. Siema. To co, wszystko gotowe? Jeszcze robociznę musisz zapłacić. Takie rzeczy ustala się z góry. Myślałeś, że tu się za darmo pracuje? Nie jesteś Wałbrzychu. Zapłacę wam po pogrzebie. Nie mam drobnych. Nie ma pieniędzy, nie ma pogrzebu. Słuchaj, kurwa, jestem w pogrzebowym nastroju. A ja jestem w pogrzebowym nastroju na pełen etat. Ale nie jesteś wkurwionym wampirem, który nie ma nic do stracenia. Zapłacę po pogrzebie. Pewnie blefował, ale i tak narobiłem w garnitur. Masz coś ciekawego? Nie masz nic ciekawego z sprzedaży. Moment, bo to będzie mnie denerwować. Udaj się na cmentarz. Jo. Zabierz schemat wzmocnienie młota. No i spoko. Połóż płytę. Wigit. Dzięki, że wpadliście. Torpedo był najfajniejszym człowiekiem, jakiego spotkałem od powrotu z piekła. Nie znałem go długo, więc możecie myśleć, że gówno o nim wiem. Ale wartość człowieka poznaje się po tym, jak kończy. Torpedo oddał życie, aby pomóc mi wrócić do domu. Niemniej jednak, jego śmierć nie była potrzebna. Umarł, bo za bardzo się starał. Wniosek z tej bajki prosty. Jeśli robicie coś dobrze, to nie próbujcie robić tego lepiej. Bo jeśli jest dobrze, to jest wystarczająco dobrze. Amen. Tak to Boże dej. Piękne słowa, jakbym słyszał krymówę. Z taką gadką to się trzeba urodzić. Tego się kurwa nie da nauczyć. Od początku wiedziałem, że to właściwy ksiądz na właściwym miejscu. Jestem szatanistką, ale Torpedo doprowadził chrześcijanizm do ruiny, więc ma u mnie dozgonny szacunek. Co jest? Jam jest proboszcz zmartwychwstały. Dzisiejsze wydarzenie zapamiętacie jako cud na cmentarzu. Udawał martwego. Klasyka. Niesamowite! To przecież boska interwencja! Nie, to nie boska interwencja. To boski skill. Ksiądz Orlak przywrócił torpedo do żywych. Jajca jak berety.
Ksiądz Orlok jest naszym wybawcą! Chwila! Ja się sam z martwych wstałem! To nie tak! Kto nie skacze, ten nie żyje! Ksiądz! To prawda, udawałem martwego. Dobrze, że mnie nie skremowali. Niemniej cieszę się, że mam pod sobą tak znakomitego kleryka. Jego wielkość wyrasta z mojego kłamstwa. Ja pierdolę, torpedo! Nie wiem, co tu się wydarzyło. Waham się, czy ci pogratulować, czy cię zabić. Starczy już śmierci. Jestem z ciebie dumny, młody kleryku. To ja gratuluję postępów w renowacji kościoła. Muszę natychmiast dostać się do piekła. Tak bez supermocy? Przyniesiesz nam wstyd. Gdy już się spotkamy po drugiej stronie, zobaczymy, ile warte będą twoje modlitwy. Chwila, po życiu jest tylko piekło? To na cholerę zostałem księdzem. Jest niebo, ale nie mam w nim miejsca dla hazardzistów. Na razie skupmy się na piekle. Hazard. Cholerny hazard. Wiesz, że przez tę sfingowaną śmierć straciłem tacę kremówy? Nie mam za co grać. Którego fragmentu o skupianiu się na piekle nie zrozumiałeś? Już dobrze. Znam pewną sztuczkę. Daj mi czas do środy. Odezwę się. Ja pierdolę. Pięknie wypadłeś. Rozpierała mnie duma. Nie wiedziałam, że jesteś takim dobrym mówcą. Myślałeś o nagrywaniu audiobooków? Sam nie wiem. Mógłbyś czytać romanse albo powieści erotyczne. Znowu to robisz. No co? Nie moja wina, że wprowadzasz mnie w pikantny nastrój. Możesz namalować windę, która zawiezie mnie do piekła. Oj, biedaku, nie masz pojęcia o mocy, którą się posługujesz, prawda? A dlaczego miałabym ci nie namalować teleportera albo wehikułu czasu? Cofnąłbyś się do spokojnego życia w piekle. No właśnie, dlaczego? Bo nic nie jest za darmo. Magia wymaga inspiracji. Niebieska rodzi się z zachwytu, z umiłowania sztuki, z radości i miłości. A ta wieś to wieczne narzekanie, plotkowanie, obgadywanie i niezdrowa wstrzemięźliwość od seksu. To służy magii czerwonej. Na tej się nie znam. Jestem czarodziejką, a nie wiedźmą. Diabolina wyrzuciła nas z naszych własnych domów i odcięła teren. Rozwiąż ten problem, wtedy będziemy działać dalej. Wielkoświatowe osiągnięcie, dostojny triumfatorze! To pochówek godny pierwszostronnych elaboratów! Ksiądz Orlok, miło mi. Głos masz, ojcze, śpiewny jak słowik, co przyfrunął z krain tropikalnych. Przybywam z najskwarniejszych krain wszechświata. To cóżeś taki blady? To z troski. Troski o co? O tę wieś. Nie godzi się martwić Nestorowi, któremu fortuna jest tak serdeczną. A jednak, słuchaj, panie. Jak się pan nazywa? Rolaf. Odwiedzi mnie ksiądz. Chciałbym przeprowadzić z księdzem wywiad. Zatem do zobaczenia. Adieu. Narka. Uwaga, uwaga, huderlaki! Wyglądacie jak tropy! Sandeville to nie miejsce dla anorektyków! Tu jest wojna! Trzeba dobrze wyglądać! Ja chodzę na siłkę! Boże się z cębą! Trzeba jeść suplementy! Tu będzie stał mój sklep z odżywkami! Nie chcę więcej widzieć trupów na cmentarzu! Co jest grane? Idź do krypty i kup dowolny suplement. Co? Suplementami zajmiemy się w następnym odcinku, wiecie? Więc cześć, czołona, raj, hej!